Witam, z tej strony Katon 967, a oto recenzja Boku no Pico. Ja pierdolę, nie mogę uwierzyć, że naprawdę zrobiłem recenzję tego gówna. Na początku muszę wspomnieć o jednej rzeczy. Na moim kanale nigdy nie wstawiam recenzji anime z gatunku hentai. Nie zamierzam chwalić Boku no Pico, wręcz przeciwnie, za chwilę bardzo go skrytykuję. Zrobiłem tą recenzję z dwóch powodów. Ponieważ chciałem poruszyć kontrowersyjny temat na moim kanale i chciałem tą recenzją zwrócić uwagę wielu osób, by zachęcić ich do oglądania moich recenzji anime i innych moich filmików o tematyce mangi i anime. Tak, wiem, to trochę chamska reklama, ale kij z tym. I zamiast AMV-ki wstawiłem kazanie księdza Natanka, bo wiadomo, Boku no Pico jest hentajem, pornosem. I YouTube go zablokuje. Przechodząc do samej recenzji, czym jest Boku no Pico? Mówiąc w skrócie, jest hentajem, gdzie dochodzi do scen erotycznych. Niby jest kolejnym animowanym pornosem, ale w necie krążą masę memów i komentarzy o tym, że Boku no Pico jest straszne i wyniszczające psychikę. Tak naprawdę to są zwykłe żarty. Wbrew pozorom, Boku no Pico nie jest psychiczne, jednak na pewno jest bardzo niemoralne, a nawet obrzydliwe. Więc o co tak naprawdę chodzi? Najpierw wytłumaczę fabułę. Historia kręci się wokół tytułowego Pico, chłopca co pojechał na wakacje do dziadka nad morzem. Podczas wakacji Pico poznaje Tamotsu, który jest 22-letnim studentem na wakacjach. Pico szybko się z nim zaprzyjaźnia i nadaje mu ksywę Mok-kun. Okazuje się, że Mok-kun jest pedofilem i zaczyna uprawiać seks z Pico. No właśnie, Pico jest nieletnim chłopcem i daje się seksualnie wykorzystywać Tamotsu. I w tym wszystkim tkwi problem, że Pico jest jeszcze dzieckiem. Gdyby Pico był w wieku Tamotsu, to ten tytuł niczym by się nie wyróżniał od innych hentajów. Homoseksualizm można jeszcze wybaczyć, ale fakt, że Pico jest dzieckiem i uprawia seks ze starszym człowiekiem, czyni ten tytuł takim kontrowersyjnym. Pico, zamiast bawić się jak normalne dziecko, grać w gry komputerowe jak normalne dziecko i sprawiać problemy dorosłym jak normalne dziecko, zaczyna zbyt wcześniej interesować się seksem, niezupełnie mając pojęcie, czym dokładnie ono jest. Fabuła właściwie nie istnieje, wszystko kręci się wokół erotycznych fantazji Pico i innych postaci, które uprawiają z nim seks. W końcu to hentai i czego można się spodziewać? Choć w trzecim odcinku jest pewien tajemniczy i mistyczny klimat, to on zostaje, jak się domyślacie, schowany pod dywan na rzecz seksu dziecięcego. Najbardziej w tym tytule nie podoba mi się to, że niszczy dobre imię anime. Jak ktoś, co nigdy nie miał styczności z anime, obejrzy ten tytuł, to z góry stwierdzi, że anime to coś złego, że promuje pedofilię i seks. Oczywiście to nieprawda. Można wiele mówić o Japończykach, że są dziwni i zboczeni, ale wiele ich produkcji to wartościowe perełki, które posiadają świetną fabułę, postacie, dobrą animację i epicką muzykę. Na przykład muzykę Hiroyukiego Sawano-sama, która według mnie jest jedna z najlepszych. A to gówno wszystko podważa. Strach pomyśleć, co by było, gdyby ktoś ze skrajnie konserwatywnymi poglądami, jak ksiądz Natanek, obejrzał coś takiego jak Boku no Pico. Jeśli twoje dziecko ogląda te chińsko-japońskie bajki z Korei Północnej, to wiedz, że coś się dzieje. Wyczuwam herezję, szatana, pogaństwo! Trzeba wezwać hiszpańską inkwizycję, by zwalczyła tą herezję i zrobiła porządek! Nobody expects the Spanish Inquisition. Tego się nie spodziewałem.
Oczywiście jest małe prawdopodobieństwo, że coś takiego może mieć miejsce, ale zawsze istnieje mała szansa, że ktoś posłucha kogoś takiego jak ksiądz Natanek i zakaże oglądać anime swoim dzieciom. Postacie są puste i bezpłciowe, tak samo jak ich problemy. Od samego początku widać, że coś z nimi nie tak. O rozwoju relacji bohaterów nie ma co mówić. Można to zauważyć na przykładzie związku Piko i Tamotsu. Pod koniec pierwszego odcinka Piko mówi, że kocha Tamotsu, ale w następnym Tamotsu dosłownie znika i Piko nawiązuje związek z młodszym od ciebie chłopcem, Chiko. Konkluzja jest tylko jedna. Postacie nie potrafią nawiązać stałych relacji i one są fałszywe. Oprawa graficzna wygląda tak, jak przy niskobudżetowych produkcjach. Nie wygląda to ani dobrze, ani źle. Po prostu przeciętnie. Soundtracki też są przeciętne. Dodają klimatu, sami wiecie do czego. Za to openingi i endingi są nawet niezłe. Nie są jakoś nadzwyczajne, ale na krótki czas mogą wpaść w ucho. Ale to jedyna zaleta. Cały ten tytuł to prawdziwe gówno. Idź się jebać, Katon. Boku no Piko jest zajebiste. Nie lubię tych chińskich bajek, ponieważ z ich powodu jest za mało filmów o naszej Kamasutrze na tym kanale. Ale Boku no Piko wręcz pokochałem. Jest tam pełno Kamasutry, seksu i wszystko, co może zapragnąć taki potężny gej jak ja. Zajebiście twórcy zrobili, robiąc to, że główny bohater jest nieletnim chłopcem, bo jak zacznie się ruchać w tym wieku, to się zdemoralizuje i nauczy się ruchać chłopców. Doskonały film edukacyjny dla przyszłych pedofilów i gwałcicieli. Najbardziej mi się spodobały momenty, kiedy postacie podczas seksu dostawali orgazm na maksa i była fontanna spermy. Pokażę wam fragment trzeciego odcinka. Niestety muszę wstawić cenzury, bo to nie jest RedTube, a YouTube, który cenzuruje wszelką pornografię. Ale przynajmniej jest dźwięk. Nienawidzę, jak ktoś mi przelewa. Ten seksoholik nigdy się nie nauczy. Podsumowując, nie mam najmniejszych wątpliwości, że Boku no Piko powstało tylko dla pedofilów, by zwalili sobie konia na widok seksu dzieci. Tylko najgorszym zboczeńcom może podobać się ten tytuł. Teraz jestem śmiertelnie poważny. Jeśli komuś się spodobał ten tytuł, to jest zwykłym pedofilem. Three hours later. Oprócz na krótko wpadających w ucho openingów i endingów, ten tytuł nie ma żadnych zalet. Wszystko byłoby w porządku, gdyby Piko był dorosły i nie przestawiono seksu dzieci, ale ten jeden szczegół zwyczajnie pogrąża ten tytuł. Ten tytuł jest zwykłym gównem i tyle w temacie. Poza tym podziękujcie mi, dzięki mnie dowiedzieliście się o najgorszym anime wszechczasów. Mówię poważnie. Wielu ludzi ma ludzi na niektóre tytuły, ale w porównaniu do Boku no Piko te tytuły wypadają o wiele lepiej. Spieprzona adaptacja Akame ga Kill jest lepsza. Pierwszy sezon AO no Exorcist, co jest do dupy, jest lepszy. Nawet niedorobiony Tokyo Ghoul jest lepszy. Nie tykajcie tego obrzydlistwa nawet kijem i nawet nie myślcie nawet o polecaniu go komukolwiek. Ode mnie ocena jebane 0. 0. 0. 0. 0. 0 co? No, this is Patrick.